Siemaneczko z tej strony, witam Was w dzisiejszym materiale. Fame odkryło wszystkie karty co do najbliższej gali pod nazwą Freak. Powiem tak, spodziewałem się, chyba nie źle, ale spodziewałem się jeszcze czegoś więcej. Przede wszystkim liczyłem jednak na to, że być może pojawi się starcie Alana na Ferrari, być może jeszcze jedno takie naprawdę ciekawe zestawienie wskoczy. Tego nie było w ogóle, mało pojedynków. Dziewięć pojedynków, jak na to, do czego ostatnio nas Freakfeity przyzwyczaiły, to. Bardzo skromnie. Do tego jeszcze dwa pojedynki, oczywiście w otwartym paśmie. Także gala nie powinna trwać też zbyt długo. Joseph Bratan kontra Tazi. To jest main event. Oczywiście błyskotliwa ta kariera Taziego, i w tej walce, moim zdaniem, się wszystko zgadza. Nie ma może między panami jakiejś wielkiej, napiętej atmosfery. Aczkolwiek akurat w przypadku ich dwóch, to, to różnie się to jeszcze może rozwinąć. Natomiast generalnie bardzo dobry, dynamiczny pojedynek. K1 Małe Rękawice, czyli ta formuła, która tutaj jest coraz odważniej wybierana. Tak sobie patrzę na tą kartę, to tutaj. Zdecydowana większość pojedynków to jest K1 małe rękawice. Ja o tym K1 to już nie wiem od której gali mówię, ale naprawdę już od kilku lat, że to jest formuła po prostu idealna pod freak fighty MMA. W przypadku niektórych pojedynków też, natomiast no niestety jednak K1 małe rękawice, box małe rękawice. No to, to, to są te formuły, które moim zdaniem są zdecydowanie tutaj najciekawsze, jeżeli chodzi o freaky. I ta nazwa już teraz mniej oczywiście pasuje na MMA do, do tytułu tych wszystkich gal, natomiast no, raczej nikt nie będzie zmieniał na K1, Fame K1 czy, czy Cloud K1, o ile w ogóle Cloud zostanie, właśnie ta sytuacja jeszcze nieznana. Dlatego mówię, że mam lekki niedosyt, bo nie wiadomo było do końca, co się z tym Cloudem stanie. Czy oni faktycznie tą galę przesuną, czy jednak ta druga opcja o tym, że te udziały być może Fame wykupi, i te też właśnie ze względu na to można było liczyć, że tutaj jednak ktoś jeszcze na tej rozpisce pojawi, bo. bo wyobrażam sobie że gdybyśmy tutaj nie wiem na przykład dostali dołożony pojedynek labrygi z wielkim buł do tego jeszcze dołożyli właśnie ta walka raczej była nierealna do zrobienia, ale na Ferrari to w ogóle mielibyśmy z jedną z najlepszych kart w historii. Natomiast jest to, co jest. Tazi kontra Joseph Bratan. Moim zdaniem bardzo dobra bitka. Tazi jest faworytem i ciężko się z tym nie zgodzić po tym, co ostatnio pokazywał. Aczkolwiek Joseph Bratan jest zawsze niebezpieczny i śmiem twierdzić, że to będzie bardzo, bardzo dobry pojedynek. Z Comey eventem mam problem, bo uważam, że jednak no, można ten potencjał inaczej spożytkować Denisa. Załęckiego, że Sama walka też jednak powinna być ciekawa. Tutaj ciężko mi uwierzyć w to, że Marcoń i Cios w ogóle podejmą jakąkolwiek walkę. Wiadomo, to jest MMA, więc można spróbować. Ciężko się oczywiście ogląda cały czas te tempy wyzwiska ze strony Ciosa i Najmana. To już jest po prostu nudne, a każdy program z ich udziałem tak naprawdę jest zdominowany właśnie tym. Natomiast nie wiem, no być może chłopaki jednak trenują razem i, i planują, żeby, nie wiem. Spróbować się rzucić i Denisa przewrócić, e, i faktycznie wtedy spróbować wygrać. No to, to byłaby jakaś tam opcja na, na zwycięstwo, ale ciężko mi sobie to wyobrazić, bo raczej przewiduję, że po prostu obaj będą się bali nawet uderzyć Denisa, i w zasadzie Denis po wypłaceniu pierwszego uderzenia, czy nawet liścia. Myślę, że e, chłopaki będą się po prostu przewracać i poddawać. A być może, jeżeli to, co między nimi jest, jest chociaż trochę prawdziwe ten konflikt, no to być może będzie ten scenariusz, że nie będzie szybkiego odklepania. Nie, na pewno nie zrobi Marcoń w fejmie tego, co zrobił wtedy na klaucie. Natomiast no nie wykluczam takiej opcji, że jeżeli nie są faktycznie dogadani, że robią tutaj szopkę, a w walce faktycznie jakieś taktyki spróbują i spróbują przewrócić we dwóch Denisa i zrobić coś w tym parterze. Bo innej opcji na zwycięstwo kompletnie nie ma w stójce, to tutaj myślę, że jednym uderzeniem Denis zmiecie obu. W momencie, kiedy pokona pierwszego, to też ten drugi już nie ma żadnych szans, więc. Słaby ten pomysł, moim zdaniem. Gdyby to był jeszcze Marcel Ferrari, to też to już zupełnie co innego. Natomiast ten zestaw raczej tutaj sprawia, że ciężko liczyć na, na coś ciekawego w tym pojedynku. Żadnego cyrku raczej nie odstawią, bo obu zależy tutaj na tym, żeby być na tym kontrakcie w fejmie. Więc raczej nie spodziewam się z ich strony żadnej kompromitacji. Ale takie szybkie przewrócenie się po jakimś muśnięciu, no to już jak najbardziej, lub cios stanie sobie z boku, poczekasz, bo aż z, y, zrobi porządek z Marconiem, i nie wiem, wtedy dopiero zasymuluje, że coś tam otrzymał też jakiś czas i przegra, więc trochę wiadomo, to się podczas konferencji będzie jednak zgadzało y, Fejmowi, natomiast w samej walce czuję, że tutaj będzie dużo niedosyć. No, może się zdziwię, może się zdziwię, i może faktycznie staną na wysokości zadania, ale no nie chcę by się w to absolutnie wierzyć. Don Diego kontra, vampir, tu bez dymów, sportowa waleczka, ale mimo wszystko e, ciekawa, e, Gdyby obaj byli po takim pełnym obozie przygotowawczym, to myślę, że Don Diego z wampirem wygrałby bez specjalnych problemów. Tak to widzę. Don Diego po prostu jest za mocny. Ma swoje ograniczenia wampir. Te Powiem tak, te atuty, które ma, są w stanie przytłoczyć tutaj większość zawodników, wolność rozpędza, ale jednak, kiedy już się rozpędza, to wywiera tą presję coraz większą i, i to jest problem dla każdego zawodnika. Natomiast Don Diego jest zawodnikiem, który potrafi świetnie kontrować, walczy w swojej formule, świetnie potrafi taktycznie rozegrać walkę. Też dużo tych błędów było jednak podczas tych walk Wampira i myślę, że będzie tutaj naprawdę mocno kontrował Don Diego i kto wie, być może nawet zaskoczy i wygra tą walkę przed czasem. Także na korzyść vampira jest to, że Don Diego nie jest tutaj w pełni przygotowany, natomiast no nie mógł tej walki odmówić, bo są dobre pieniądze do, do wzięcia. A, a mimo wszystko Don Diego no, przez tyle lat już jest zawodnikiem, tyle lat zawodnikiem z absolutnego topu, że spokojnie uznał pewnie, że mu te kilka tygodni tutaj podszlifowania formy powinno starczyć. Gdyby nie to, nie miałbym żadnych wątpliwości, że zwycięży, a tak kilka znaków zapytania jest. Wampir jak najbardziej może tutaj zaskoczyć, ale, ale ja bym jednak postawił w tej palce na Don Diego. W ogóle może od razu podam swoje typy też w tym main eventie Joseph Bratantazi. Postawię na Taziego, aczkolwiek. Może być tutaj różnie, ale myślę, że Tazi po prostu taktycznie jest lepszy i, i, i będzie potrafił tę walkę rozstrzygać na swoją korzyść. Druga walka, no to Denis łatwo, a kurs na Denisa widziałem, że jest całkiem sympatyczny w tej walce na Don Diego. No i prezes kontra Sutonator, który ostro wczoraj w stosunku do Marcina Najmana, także już chyba grunt pod następną walkę się tworzy. I to by była na pewno już na ten moment ciekawsza walka niż ten pojedynek Marcina z olejnikiem. Natomiast myślę, że z tego co wiem, to już jak ma tam jakieś swoje problemy, i wydaje mi się, że pasud nie wiem, jakie są akurat kursy w tym pojedynku, ale, ale tutaj jest konflikt, jest wszystko się zgadza, więc myślę, że Pasud tą walkę wygra, i, i pewnie wczorajszym programem już sobie ustawił się w kolejce tutaj do, do walki z Marcinem. Olejnik kontra Najman, co <grymne> co mnie najbardziej rozbiewiło w tym pojedynku, ale to też jest znak, że z Klautem być może coś się za chwilę okaże w ciągu kilkudziesięciu godzin, że Marcin już tutaj się znalazł na tej karcie. Natomiast najbardziej rozśmieszyło mnie to, że mamy kurs 6 na Olejnika. No z kimkolwiek kurs 6 przeciwko Marcinowi, kto by to nie był, to jest jakieś nieporozumienie. Oczywiście Marcin co jakiś czas dostaje takiego rywala, którego powinien bez żadnego problemu ubić, natomiast no ja bym na Marcina złamanej złotówki wcale w tej walce nie postawił, też może się przecież Marcin zaraz pokontuzjować, coś się może ekstra wydarzyć, więc tutaj powinien to Marcin wygrać, ale no stawianie, ja nie stawiam tej walki. Ona na pewno się skończy przed czasem, tego jestem pewien, że nie ma tutaj opcji, żeby ta walka akurat skończyła się na punkty. Na no to, mimo że to jest K1, no nie będzie tutaj Marcin mógł się położyć i dobić, ale no nie wykluczam, nie wykluczam że Olejnik jak dobrze podejdzie taktycznie to tutaj będzie w stanie Marcina zabiegać, no kto wie, kto wie natomiast nie stawiam tego pojedynku, myślę, że ona skończy się po prostu przed czasem, to taki typ mógłbym tutaj podać Guzik kontra Daro no, no ta walka musiała dojść do skutku, myślę, że to jest taki pojedynek, który jest esencją freak fightów, pewnie się niektórym te pierwsze gale przypominają, bo to właśnie taki styl, zresztą Guzik się z tym wszystkim wiąże, ciężko mi wskazać faworyt. Ta szczerze mówiąc, w tym pojedynku, bo wiemy, że Darek e, potrafi, nawet mając wygraną walkę, otrzymać jakiś cios i, i nagle doznaje jakiegoś przedziwnego paraliżu, więc e, tu też sądzę, że na 100% walka skończy się przed czasem, i, i taki typ też bym tutaj e, zostawił. Być może nawet skończy się to e, w pierwszej rundzie. Pewnie Darek w swoim stylu będzie próbował punktować, będzie agresywniejszy guzik, no i tutaj e, chociaż chyba bliższy byłbym jednak tutaj postawić na, na guzika, aczkolwiek myślę, że to się skończy przed czasem. Przyznam, że pozostałe pojedynki e, praktycznie kompletnie mnie nie interesują. Pierwsza walka, Koshikson kontra Miły, nie mam zielonego pojęcia, kim są ci panowie, dopiero usłyszałem o nich wczoraj na konferencji, zresztą wczorajszy program miał omówić karta, tak naprawdę omówienia nie było, bo jedynym omówieniem było to, że bez przerwy słyszeliśmy tylko wyzwiska Ciosa i Najmana I, i tak naprawdę Hubert tylko mówił, że przechodzimy do następnej Walki, a żadnych omówień specjalnie tutaj nie było, bo nie dało rady tego zrobić. Dresiara kontra Lizy, nie wiem kim jest Dresiara Lizy, oczywiście. No, postawiłbym na Lizy ze względu na to, że jakiś tam potencjał jednak w niej widziałem, więc postawię tutaj na nią w tym typowaniu. Natomiast rybak kontra Shaya. tu ta formuła może troszeczkę zmienić, ale mimo wszystko nie podejmuje się typowania tego pojedynku. Nie jest źle, ale mam wrażenie, że mogło być jeszcze lepiej. Aczkolwiek pośród tych kart w ogóle. We freakfightach w ostatnim czasie, które czasami wyglądały naprawdę bardzo słabo, to tutaj jest całkiem przyzwoicie. To tyle ode mnie, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba rozpiska. Jeszcze dzisiaj najprawdopodobniej wieczorkiem pojawię się na streamie, także serdecznie zapraszam i porozmawiamy sobie też o innych tutaj bardzo ciekawych, zakulisowych sprawach. Heja!